Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan Rafał Kapler, były już prezes Narodowego Centrum Sportu. Panie Rafale, umówmy się w ten sposób, że na początek odgadnie pan tematykę naszego dzisiejszego spotkania. Zagrajmy w kalambury, dobrze? Jaki format kartki by panu odpowiadał? A2. No. Mniej więcej taki właśnie format mamy, więc ja rozpoczynam rysowanie, pan zgaduje. Kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kilkaset tysięcy złotych. Nie. Ponad 1,5 miliona złotych. Trzy miliony złotych. Panie Rafale, jak pan patrzy na ten rysunek, to co pan myśli? Zarabiałem dokładnie 2 razy więcej. Inaczej. Polski Związek Piłki Nożnej. Jeszcze nie to. To jest najważniejsze. Moja pensja. Inaczej. Premia. Tak jest! I to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, panie Rafale. Brawo! Świetna robota, naprawdę. Panie Rafale, proszę mi powiedzieć, co myśli pan o ludziach, którzy panu tę premię przyznali? Naprawdę zasługują na ogromny szacunek. Rozumiem. No i tak już na koniec. Jakby pan mógł odpowiedzieć, prezes Narodowego Centrum Sportu jest po to, żeby mógł jak najwięcej zarabiać. A ja by pan tej premii nie dostał.